kontynuujemy temat lewego prostego. Najprościej będzie to wytłumaczyć i pokazać z użyciem trenera, więc w tej roli oczywiście Złoty. Są trzy sposoby zadawania lewego prostego w kontekście pracy nóg. Pierwszy sposób to lewy prosty w miejscu. Drugi rodzaj lewego prostego to taki lewy zaczepny. Wtedy dostawiamy przednią nogę, tylnia zostaje w tym samym miejscu, ale natychmiast po zadaniu ciosu wracamy lewą nogą do pierwotnej pozycji. Trzeci sposób zadawania lewego prostego, kiedy jesteśmy poza dystansem, to lewy prosty z krokiem w przód. Wtedy zaczynamy oczywiście przednią nogą, ale tylna noga również dostawia się tuż po tym, jak cios dotrze do celu. Lewym prostym możemy oczywiście pracować w różnych płaszczyznach. Bardzo ważne jest tylko to, żeby był szybki, żeby nie podnosić łokcia i żeby każdy lewy prosty kończył się w ten sposób, że naszą szczękę chroni lewy bark. Lewą i lewą. Hop. Dobra. Druga strona. Jeszcze. To sam ta. Druga sama. Hop. Śmiesza. Druga. Hop. Hop. Śmiesza. Hop. No to do roboty. Witam w programie Grillujemy ze Złotym. Wprawdzie sezon na grilla zaczął się jakiś czas temu, ale Złotego dopiero teraz udało się dorwać, bo jest bardzo zajęty. A podobno grilluje smacznie, zdrowo i z fantazją. Mów, co dzisiaj zjemy? Dzisiaj zjemy łososia, którego nie złowiłem sam, co prawda, kupiliśmy go w sklepie, ze szparagami. Oczywiście masełko czosnkowe też będzie. No to dajesz. Ja nie daję. Okej, no dobra. Jedziemy. Łosoś w folii. Przygotowany. Chwilę wcześniej. No powiem ci, Złoty, że ty jak włożysz tego łososia? Poczekaj, zaraz dołożę masełka. Złoty przygotował wcześniej masełko czosnkowe. Dzisiaj na żadną randkę się nie wybieram, więc masełko się przyda. Ale psujesz moją. Ale zdrowo. Mam powiedzieć, że zdrowo pachnę z ust? Ale to czos. Dobra. Czekaj. Dobra, trochę. Żeby nie było. Zgodnie z umową. Także mnie ubrudził grilla. Dobra. Teraz warzywo. No, czy tak zwane szparagi. Na bogato. Król się bawi, złotem płaci. Dobra, już wystarczy tych szparagów. Teraz rozumiem, że musimy poczekać, w związku z tym zapytam się ciebie, ty masz jakąś dietę? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że ostatnio schudłeś. Tak widać? Staram się, dlatego i wyłącznie schudłem, bo zbliża się lato, tak? Czyli ten sześciopak musi być, chociaż ciężko jest ciebie dogonić. Ale nie, tak poważnie mam dietę pudełkową, jestem na pudełkach z racji tego, że ciągle biegam, ciągle mnie nie ma w domu, także... I jakie są założenia tej diety? No mam określoną liczbę kalorii. No czyli i mam... ile? No pochwal się. No. Mam się pochwalić? Troszeczkę za mało, 2500. A ważysz? Ile ja ważę? Poczekaj, 93 kilo teraz chyba. Chociaż 93 nie, kilo, to... czyli tak dodajemy tam z 4 kilo, które każdy zaniża. 97 kilo, tak? Spójrz na mnie, nie zaniżam, mówię ci prawdę, kurczę. Tak? Specjalnie na czarno się ubrałeś, bo wyszczupiam. Ale już chyba nie wciągnę.
jeszcze? Bo głodny jestem. Nie, no dobijamy do brzegu, no. Sprawdź. Jak na mnie to już jest... Idealny? Tak, możesz mi potraktować jako królika doświadczalnego, ja z przyjemnością... No dobra, skoro tak mówisz... Ta, nie miast próbuję, dobra? No właśnie. No. Powiedz, że fantastycznie. Złoty łosoś. A, kurde, patrz. Hop. Na raty bierzesz, widzę. Wiesz co, bo gdzieś mi tutaj się ręce jednak trzęsą troszkę. O, pięknie. Bierz szparagi? Biorę szparagi. I kończymy ten odcinek. Póki jeszcze funkcjonujemy? Pełnymi ustami. Patrz. Obiecuję, że zjemy tego łososia. Ja w odróżnieniu od ciebie dołożę maszalkę. Pięknie. Niech ta wymowna cisza zakończy ten program. Dziękuję. Nie sposób dzisiaj mówić o czymkolwiek innym niż walka Głowacki-Briedis i można by to określić jednym słowem. Skandal. I to skandal na wielu poziomach. Zacznijmy od faulu. Faktem jest, że Krzysiek zaczął faulować wcześniej, uderzył Briedisa w tył głowy. Niemniej jednak był to faul na pograniczu ferworu walki i w momencie, kiedy Briedis się odwracał. Briedis faulował Krzyśka, uderzając go łokciem w szczękę z zimną krwią. Było to czyste uderzenie, po którym Krzysiek wylądował na deskach. I tutaj właściwie dużo pretensji do sędziego. Po pierwsze dlatego, że potraktował te faule identycznie. Po drugie dlatego, że wypaczył wynik walki, nie dając Krzyśkowi wystarczająco dużo czasu do tego, żeby doszedł do siebie. Krzysiek ma charakter wojownika, jak mógł wstać, to wstał. Niemniej jednak widać było, że to uderzenie czuł. Dodatkowo do końca rundy zostało wprawdzie kilka sekund, niemniej jednak w ferworze walki i przy całym hałasie, który powodowała łotewska publiczność, sędzia nie słyszał gongu kończącego rundę. W związku z tym runda została przedłużona i Krzysiek wylądował na deskach po czystym ciosie. Po tych dwóch mocnych uderzeniach oczywiście po minucie nie doszedł do siebie i knockout w kolejnym starciu był już tylko formalnością. Pretensje można mieć tak naprawdę do wszystkich. Począwszy od Krzyśka, poprzez Briedisa, poprzez sędziego, poprzez narożnik. No ale stało się tak, jak się stało. Ja nie jestem, mówiąc szczerze, zwolennikiem teorii spiskowych, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę to, że Briedis jest zawodnikiem Sauerlanda, a Sauerland jest organizatorem turnieju WSBB i na pewno z punktu widzenia organizatora lepiej, żeby do kolejnej rundy przeszedł Łotysz. Szkoda szansy, szkoda wielkich pieniędzy, które Krzysiek mógł zarobić i szkoda w końcu tytułu i nagrody, którą mógł dostać, pucharu Alego, który mógł dostać, gdyby wygrał cały turniej. Jak to wszystko się zakończy, to jeszcze nie wiadomo, dlatego że obóz Krzyśka złożył protest. Ja, mówiąc szczerze, nie spodziewam się po tym na pewno tego, że werdykt zostanie zmieniony. Gdyby to nie była walka turniejowa, może uznano by tą walkę za nieodbytą.